Rok szkolny 2023-2024 wyjątkowo nie rozpoczął się 1 września, tak jak jest to w zwyczaju. W związku z tym, że ten dzień przypadał w tym roku w piątek, rozpoczęcie nauki uroczyste zaplanowano na poniedziałek 4 września. Zapytaliśmy więc uczniów, jak wspominają wakacje i z jakim nastawieniem wchodzą w nowy rok szkolny. Zapraszam, Wiktoria Stefańska. Jak tam wam minęły wakacje? Co robiliście? Nie w swoim rodzaju. Ciągle wychodziłem cały czas z nimi praktycznie. Ja też na rowerze, właśnie widać. Na rowerze sportowo, fajnie. Jeździłem na hulajnodze, spędzałem czas fajnie z kolegami. Nie wiem, po prostu wychodziłem na dwór z dziewczyną. Grządki uprawiałem z babcią, tam zbieraliśmy marchewkę, pomidory, tam na sałatki ogólnie, bo my sprzedawaliśmy. Super wakacje były. W domu głównie siedzieliśmy, ale tak to jak wychodziliśmy to razem. Spędzałam czas głównie w stajni, ale też no na przykład nad morzem i tak dalej. To ja w górach przez miesiąc. I książki w sumie tak no ja filmy bardziej. Jak na nowy rok nastawienie? Będą piątki, czwórki, trójki? Szóstki. Szóstki stawiasz wysoko? Tak. Bardzo dobrze, same piąteczki będą. O, jest tragedia. Jest tragedia. Tak samo no, jest klasa tragedia. Nawet ciekawie się zapowiada. No. Są dobre chłopaki, dobrze robią. Tak średnio. Dlaczego? Wakacje były długie i po prostu się rozleniwiłem. Mamy siebie już nie? Coś, mamy tak. w jednej klasie. Okazało się. I no, myślę, że będzie dobrze. Tak.